Witam z tej strony Shaggy. A to jest gra, która bardzo, bardzo długo nie była na moim kanale. Warhammer Age of Reckoning. A czemu nie była? Ponieważ jeżeli ktoś dokładnie śledzi poczynania na rynku MMO, ta gra chyba więcej niż 2 lata temu, ponad 2 lata temu, została po prostu zamknięta. Electronic Arts, który był właścicielem marki, wydawcą był Mythic. Wszyscy liczyli na to, tak jak w którymś z wcześniejszych odcinków wspominałem, z tej gry nagrywałem, gdzieś tu link rzucę. Wszyscy liczyli na to, że gra przyjdzie na free to play, bo była grą na abonament. Niestety Electronic Arts w przedziwny i w cudowny sposób, sobie tylko znany, ale z tego Electronic Arts chyba słynie z swoich bardzo dziwnych decyzji, po prostu grę zamknął. Wyłączył wszystkie serwery. Graczy oczywiście nie było aż taka wielka ilość jak w innych grach MMO, ale ta grupa była dość spora i liczna fanów Warhammera i to był dla nich ogromny cios. I co się stało? Nastała pustka i cisza. Nie wiem, czy powstawały jakieś wcześniej prywatne serwery, ale ja o tym prywatnym serwerze, na którym teraz jestem, dokładnie będzie się to nazywać tak jak nazwałem tytuł filmu, Warhammer Return of Reckoning. Powrót do świata Warhammera, tak? Jest serwerem, który już od jakiegoś czasu jest aktywny, a dowiedziałem się o nim, bo po prostu pod filmem, który ostatnio zamieściłem dawno, dawno temu właśnie z Warhammera, Age of Reckoning, wtedy jeszcze na oficjalnym, jeden chyba z twórców serwera czy coś dał info, że taki serwer jest. Skoczyłem, miłe zaskoczenie. Duża populacja, polska gildia, na przywitanie, dostałem się do niej, dostałem golda, zabawa przednia. Co prawda jeszcze nie wszystkie, jeżeli ktoś się orientuje w Warhammerze, tiery są aktywne. Ograniczenie też jest levelowe do 32 poziomu, na oficjalnym było do 40. Bo cały czas serwer jest rozwijany, ale zabawa jest przednia. Jest otwarty świat, otwarte PvP, scenariusze, wszystko pięknie działa. Także zabawa jest fenomenalna. Ja tutaj, żeby nie przedłużać, zapiszę się na bitwę, chociaż jest wczesna godzina i być może być graczy za mało na to, żeby się coś rozpoczęło, ale zobaczymy. W każdym razie ja zrobiłem sobie orka na cześć mojej postaci, która była na oficjalnym serwerze, nazwałem ją tak samo, parafianin. Proszę bardzo, wskakuję na scenariusz, czyli takiego battlegrounda znanego z World of Warcraft i zaczynam zabawę. Ja tą grę bardzo lubiłem, bardzo żałowałem, czekałem na jakieś przejście free to play, na jakieś ruchy ze strony Electronic Arts, Mythic, no ale niestety oni zamknęli i było mi bardzo przykro. Miałem kiedyś nagrać nawet film o tym, ale jakoś tak zrezygnowałem. W każdym razie cieszę się, że taki serwer powstał i wszyscy, którzy tęsknią za światem wojennego młotka, mogą sobie tutaj wskoczyć. Oczywiście gra nie jest już na kanał dzisiejszy czasu to jakimś rewelacyjnym graficznie MMORPG-iem. Bardziej ta grafika przypomina, nie wiem, takiego gotika starego. Ale zabawa, mówię wam, zabawa, klimat i przede wszystkim postacie mi się tu bardzo podobają. Chociaż animacje też troszeczkę kuleją. Jest przednie, ja bo zawsze lubiłem te orki i z tego względu też tego orka sobie po raz kolejny wybrałem. Ruszamy do boju. Widzę, że wskoczyłem tu już na gotową bitewkę. Troszeczkę tutaj już trwa. Aha, dobra, wskoczyłem i chyba zaraz będzie na dzień dobry w pierdeńko. Jest lekarz, czy z nami na pokładzie leci lekarz? Już wskoczyłem na gotowego scenariusza, bo tutaj nie nazywam się to battlegroundami, tylko scenariuszami. I jak, co jeszcze mogę powiedzieć o tych, co jeszcze na Warhammera nie grali? Gra praktycznie zapewnia nam zabawę już od samego początku. W przypadku Warcrafta oczywiście jest to zabawa, jakieś początkowe
questy, zadania, instancje, wszystko jest fajnie, ale praktycznie Warhammer mamy taki endgame od samego początku. Bez względu na jaki mamy poziom, takim cały czas uczestniczymy w tym endgame'ie bezproblemowo, ponieważ te scenariusze nie różnią się później też na wyższych poziomach i sposób rozwoju postaci tak samo. Tylko zdobywamy kolejne itemy, kolejne też poziomy, ale nasze poziomy są na przykład, z ciekawostek dodam, skalowane. Czyli możemy udać się z jakąś grupą w teren na większe wyzwanie, czyli na większą bitwę, lub wskoczyć właśnie na scenariusz i nasz poziom jest podnoszony do jakiejś tam rangi. Oczywiście odstajemy od takich graczy, którzy są typowo levelowani, ale możemy się wspólnie bawić i uczestniczyć w grze i takich graczy jak ja na słabszym levelu też tacy gracze wezmą, tak? Czyli ten endgame tak zwany, czyli tutaj bitwy, bo gra jest praktycznie nastawiona na totalne PvP, czyli gracz kontra gracz. No, jesteśmy w tej wojnie, w tym świecie od razu, od samego początku. Uczestniczymy w początku, tak, od samego początku, dozbrajamy się, zdobywamy wyposażenie. Nie odbiega to od innych oczywiście MMO, ale tutaj się to różni, że ten cały czas ten konflikt jest i praktycznie cała gra polega na walce. Tu jest non-stop walka, więc oczywiście questy PvE są, jakieś instancje są, ale no, nie oszukujmy się, Warhammer jest nastawiony na totalną sieczkę, rozpierduchę. Gdzie w terenie walczymy o zamki, na scenariuszach tutaj walczymy o flagi, o różne inne zadania. Gdzie jest lekarz? Gdzie jest lekarz? Chyba nie mamy lekarza. Link do serwera oczywiście dam na dole. Wskoczyła mi Renault Rank, to jest taka ranga jakby PvP dodatkowa, oprócz tej standardowej poziomu, tutaj mamy też drugi poziom jego PvP, to się nazywa Renault i tutaj właśnie, dla tych co nie wiedzą oczywiście, potrzebne jest nam do zdobywania coraz lepszego sprzętu, nastawionego oczywiście na eksterminację kolejnych graczy. Nie wspomniałem, ale gram po stronie chaosu. No po stronie tych złych, tak jak po stronie hordy, tak? Na Warcraftcie. Gra ode mnie wymaga jeszcze bardzo dużo przypomnienia sobie rzeczy, bo ja naprawdę od oficjalnej wersji, od zamknięcia serwerów praktycznie nie grałem w to. Na szczęście gildia jest bardzo przyjazna. Ja dużo pytań zadaję, oni mi odpowiadają. Wiele rzeczy sobie przypominam, wiele rzeczy się dopytałem z powrotem i już teraz wiem. Także wdrażam się, ale bawię się dobrze. Jest to ciekawą odskocznią od Warcrafta. I na pewno tutaj sobie tą postać będę starał się jakoś tam do jakichś granic moich możliwości, mojej gry dostosować i bawić się, uczestniczyć rzeczywiście w rozwoju gildii. W tej chwili jest rano, to jest mało osób. Średnio jest około 300 osób. Widzicie, jest rano, a non-stop kolejka na te scenariusze, czyli takie zwane jak Battlegroundy jest i tutaj zabawa trwa. Ja w ten sposób praktycznie teraz leveluję. Rozwijam postać, że zapisuję się i tłukę, tak? Jest to zupełnie jakaś odwrotność od Warcrafta, gdzie tam chodzę sobie zadania zrobić, ale tutaj to jest najszybsza droga, ponieważ levelowanie w świecie to już na oficjalnym miałem bodajże dwie postacie, także tutaj się skupię tylko na szybkim wyekspieniu postaci i dozbrojeniu jej i braniu udziału oczywiście w wydarzeniach gildiowych, czyli w walkach na scenariuszach, w walkach o stolice, o zamki, o tereny, także zabawa zapowiada się przednio. Powiem to, co mówiłem chyba na moich starych też filmach. W tej grze najbardziej podobają mi się orki. Są po prostu rewelacyjne. Zresztą wszystkie postacie są robione na
na licencję Warhammera, więc są takie figurkowe, tak jak spotkacie jakieś figurki takie do malowania. To jest coś w tym stylu. Wiem, że teraz powstaje jedna gra z Warhammera, ale to chyba ten Warhammer 40 tysięcy, dobrze chyba powiedziałem, tak? Nie jestem aż takim fanem Warhammera, stałem się tylko dzięki tej grze i tylko tego świata, ale tamtego futurystycznego na pewno też spróbuję. Za oknem oczywiście śnieg, chociaż topnieje, bo tak było, że jak mróz trzymał tyle czasu, to śnieg nie spadł. Jak mróz zszedł, to oczywiście śnieg spadł i teraz jest fajny mokry śnieg, można sobie coś, dzieciaki mogą sobie coś ulepić, jak wyjdą sprzed kompów. Ale z drugiej strony zaraz się zrobi chlawa, bo to wszystko stopnieje. Medaliki takie widzicie co lecą, to pewnie za to się kupuje różne fajne gadżety, przedmioty. No i dobra, zdobywamy. Tych medalików już trochę mam, tylko jeszcze muszę poziom sobie dobić, żeby kupić przedmioty. Gra też ma podobnie jak World of Warcraft jakieś tam drzewka rozwoju. Umiejętności. Także zbytnio nie odbiega, tylko mówię, jest nastawiona bardziej na młódzkę, no tak. No dobra. Order, czyli tak zwane przymierze. Próbuję odbić nam tą flagę, no bo jeżeli my to dalej utrzymamy, to oni przegrają. Widzicie, punkty lecą dla nas. No chodźcie to misiaczki. No nie udało się. Może nam ten punkt wpaść. Serwerek, jak to prywatny serwerek gry, która już nie istnieje oficjalnie. Jest naprawdę dobrze zrobiony. Ja wiem, że ludzie tutaj normalnie levelują, się nie skarżą, bo dopytywałem się. Bitwy działają, populacja jest. Większych lagów ja nie, bo już gram chyba z 3 dni, nie zauważyłem. Jest co robić. No jest z kim się bić, to najważniejsze, tak? Widzicie, exploit i renown point. To są tak zwane dwa takie expy, dwie kreski się zapełniają. Jak walczymy. No i w sumie taka zabawa. Że mówię, ja troszeczkę jeszcze w tej grze w tej chwili z powrotem jestem takim początkującym graczem. Wypytuję się, niektórych rzeczy jeszcze nie pamiętam, ale nie przeszkadza mi to w doskonałej zabawie. Napiszcie, czy chcielibyście, żebym więcej wrzucał z Warhammera, bo mogę wrzucać tak jak z Warcrafta, oczywiście tam jest rzadko, ale na przemian i troszeczkę z tego, i troszeczkę z tego wrzucać materiałów. Aby przypomnieć, bo w sumie to jest, wiecie, to jest historia gier MMO, bo Warhammer wyszedł troszeczkę później od Warcrafta, ale wiele osób no jakoś tak wierzyło w siłę tej marki. Gra tak naprawdę nie miała jakiegoś takiego większego pomysłu na siebie. Była dobra, ale czegoś tam zawsze tak do końca brakowało. Nie wiem, bo jak do ludzi się da dobre PvP, to znowuż marudzą, że nie ma PvE, tak?
z nałożyki jest odwrotnie, to wiadomo, nie? No i tutaj chyba zabrakło też, oprócz tego PvP, które z czasem może się staje nudne, bo robimy to w kółko, jakichś urozmaiceń, czyli może nowych scenariuszy, może jakichś nowych krajów, może nowych instancji dla tych, którzy chcą PvE pograć. No i ten abonament, który niestety no był dość wysoki i chyba ludziom z czasem jakoś nie przypadł do gustu z tego względu, że nie było zbyt dużo do gry dodawane. To też pociągnęło to reakcję łańcuchową, że wydawcy mieli coraz mniej pieniędzy na robienie jakichś właśnie ulepszeń, a gracze z tego względu, że mieli coraz mniej ulepszeń, przestawali płacić, no i po prostu gra padła. No szkoda, że nie przeszła na free to play, może nie mieli po prostu pomysłu na ten sklepik z jakimiś bonusami, bo wiele gier przecież dzięki temu zyskało swoją długą młodość. Star Wars The Old Republic, tak, WildStar. To dzięki temu w ogóle te gry odżyły, zwiększyła się populacja, pojawili się nowi gracze, którzy mogli tych gier zasmakować, a chyba dla wydawcy to zależy. Wiem, że tutaj też zaważyło to, że licencja sama jest droga na świat Warhammera, bo to trzyma ktoś tam w łapie. Prawdopodobnie to też miało znaczenie. No niestety przegrywamy, w tamtej bitwie nam się udało wygrać, tutaj niestety chyba poniesiemy sromotną klęskę. Tutaj cisną nas chłopaki. Skupmy się, bo w kupie siła. Trzeba wybierać najsłabszy cel i starać się go dokończyć. I tym najsłabszym celem teraz byłem ja. Także będę... Napiszcie, czy chcecie tego Warhammera. Ja i tak coś jeszcze wrzucę, ale jeżeli będziecie chcieli, to ja wrzucę więcej. Na jakiś dłuższy czas sobie rozplanuję to. No i dobra, kolejna bitwa skończona. Zobaczymy, jakie są statystyki. W sumie całkiem nieźle. Damage też zrobiłem. No ten mój Ork Choppa to taki DPS, AO DPS. Ja idę, będę szedł w ten taki totalny AOE styl, czyli rozpierducha naokoło, no bo jak są te duże bitwy już w terenie, jeśli tam o zamki, to w takim tłumie tutaj nie ma czasu na wybieranie pojedynczych celów, trzeba po prostu siekać. A zresztą to ma być bezmyślny Ork. Arg i do przodu, tak? Dobrze, kochani, to jest tylko taki króciutki filmik, w którym pokazałem wam ciekawostkę, czyli Warhammer Age of Reckoning w wersji Warhammer Retro of Reckoning, czyli powrót dzięki fanom serwera gry, oczywiście prywatny, po zlikwidowaniu oficjalnych serwerów. Zabawa jest przednia, tak jak za dawnych czasów. To jest historia MMO, która umarła na naszych oczach, a teraz na naszych oczach może odżyć. Wszystko zależy od tego, jak ten serwer i fani i administratorzy tego serwera będą to rozwijać. Ja na razie jestem pozytywnie zaskoczony. Czekam na jakieś kolejne update'y, zwiększenie tutaj tierów, bo bodajże tylko do tieru 3 jest dostępny rozbudowa i walka. Także jeżeli wam się film podobał, rzućcie łapkę w górę, jeżeli nie, to rzućcie łapkę w dół. Ja się nie pogniewam, nie jestem małym dzieckiem, żeby tutaj się rozpłakać, ale jeżeli coś się nie podobało, rzućcie konstruktywnie opinię. Słuchaj, ta gra jest słaba, nie nagrywaj takiego krapa, albo twój materiał jest marny, marudzisz, motasz się, napiszcie. A jeżeli wam się podobało, napiszcie też, czy wam to się podobało. I co? To chyba tyle. Trzymajcie się cieplutko w ten zimny dzień śnieżny. Do zobaczenia. Tymczasem Borelasem. Hej. Oj, tu jest kamerka, zapomniałem. Cześć.